nie posiedzisz, nie pogadasz tam? No ale no, nie bardzo wiem, kto miał mnie coś wstawić. No. No ja też nie wiem, kto kumple, a nie zdajemy. Proszę Państwa, ogólnopolskie halowe zawody Strongman Łódź 2004 uważam za rozpoczęte. Dziękuję bardzo. Czwarte miejsce na ogólnopolskich debiutach turystycznej w Bydgoszczy w kategorii do 90 kg i udział w eliminacjach do Pucharu Strongman Polska. Jest to jego drugi start w tego typu imprezie. Proszę Państwa, a teraz Piotr Mega Lubin! I wielkie brawa, przywitajcie go bardzo gorąco! kg wagi jest zawodnikiem Spartakusa. Pierwsze miejsce w ogólnopolskich zawodach Strongman Subca. Pierwsze miejsce w ogólnopolskich zawodach Szaplewski Strongman K oraz wielokrotny zdobywca drugich i trzecich miejsc w ogólnopolskich zawodach Strongman. Proszę Państwa, teraz Spartakus Gniezno i Tomasz Pelek! Uwagi, dwukrotny finalista Mistrzostw Wielkopolski, zwycięzca drużynowego meczu Wielkopolska Dolny Śląsk, reprezentując Wielkopolskę. Także zajęła drugie i trzecie miejsca w ogólnopolskich zawodach z Strongman. A teraz już Artur Paty! Lat, 110 kg wagi, dwukrotny mistrz wielkopolski, wyciskanie szkupami ledu, 20 zmagań z tropem pomiędzy Kujawami a Wielkopolską, reprezentując drużynę Kujaw. A teraz już Artur Walcza! Artur Walcza, Spartakus Gniezno. 28 lat, 128 kg wagi, pierwsze miejsce w międzynarodowych zawodach Strongman w Gnieźnie. Szóste miejsce w cyklu Pucharu Świata, transmitowane przez NDSF. Szóste miejsce w Pucharze Świata na Ukrainie, transmitowane przez Eurosport. I pierwsze miejsce w Pucharze Europy Centralnej, w parze z Gregorem Peksem. A teraz proszę Państwa, faworyt tej imprezy, niezwykle utytułowany Robert Szczepański! Na 130 kg wagi, mieszkaniec Bydgoszczy, wielokrotny mistrz Polski w wyciskaniu sztangi leżąc, wielokrotny mistrz oraz rekordzista Polski w trójboju siłowym. Drugie miejsce w finale Pucharu Świata, miejsce w Pucharze Świata. Uwaga, uwaga. No i teraz musi być naprawdę głośno. Jeszcze nie wystartowała publiczność, że jest! Jest mnie! Opa! Głośny! Kadur! Pop! Orszadu! Nie poddawaj się! Orszadu! Brawa, brawa! Uwaga, uwaga! Let's go!
zaprezentuję Żanetko. Będzie to Żanetki. Z ciężarem 75 kg, jedna walizka i tyle sama druga. Jest to ciężar, z którym zmagają się dziewczyny, mistrzostwa świata, zawodów na najwyższym poziomie. Także naprawdę spory ciężar. Jak sobie radzisz, to ma zamiar przejść? No mam zamiar pójść jak najdalej, myślę, że to będzie tylko... 4 km. I na to liczymy. Oh.
Ania. Uwaga, uwaga. Brawa. Powoli, powoli. I Tomasz Pyrek z Spartaku! I
trzymaj! Mocno! Jedna! O jest! Jest na to pochwał! Artur! Wszyscy razem głośno! Będzie ciężko, ale trzymaj! Do końca! Trzymaj, trzymaj! Brawa, brawa! Proszę, proszę złoci! Szalenie! Eksploza! Jeszcze! Proszę! Jeszcze! 35,97! Nie wiem, jak to ma. 35,97 to czas Artura Walczaka. A przed nami ostatni zawodnik. No i jeszcze dwie. Jeszcze dwie bohaterki. To jest kolejna. Oto, odwiedzasz na imię. Witamy Anię, wielkie brawa. Brakuje mi jeszcze jednej damy. Ale już widzę, zapraszam. Koleżanka wyrwała się z tyłu. I brawa, jak masz na imię. Brawa na imię. Jak ja na tego przeczę? 12 kilo. Już moi nam ciężar. Należy trzymać na wypustowanie kolonia. Ramiona na rzęsą. Kolega zaprezentuje. Można ani niżej, ani wyżej. Po prostu tak, jak pokazywać będzie nasza mistrzyni. Popatrzcie. No to dziękujemy! Brawo! Brawo! Zwycięzca, pierwsze miejsce, 3,81 sekund, Marzena! Brawo!
Na środek.
Zaczynamy! Jak stanie koło opony, to wtedy mu wyjdzie do pola. Szóste miejsce z wielką różnicą punktową. Spartakus Gniezno i Tomasz Pylek! Brawa, brawa! Do połowy zdobyliśmy się wiele pokaże. No. Miejsce. Polski tytan Kamil Bazyla. Owoce na stojąco. Brawo. Czwarte miejsce. Piotr Nowoumi. Trzeci wypracował się z Zawodnik z Wrocławia, Artur Paty! Dawaj! Drugie miejsce, kolekcjonowanej walce Artur Paty. Pierwsze miejsce. Rekordzista świata w zegarze. Rekordzista polskiej stańczej farmera. Rekordzista polskiej trójboju siłowej. I to jeszcze nie koniec, bo era Roberta Szymańskiego nadchodzi. W tej popularnej akcji chodzi pierwsze miejsce. Wyrobił Szymański! Wielka racja! Brawa, jest jeszcze! Jeszcze raz, dla wszystkich uczestników dzisiejszych samolotów.